Gośćmi naszego dzisiejszego spotkania w Podkowie Leśnej są moi koledzy, ale przede wszystkim znakomici pracownicy wieloletni kościoła. Duchowni Rudolf Kral, Wasyl Bostan oraz Adam Grześkowiak. Tak pomyślałem, czy możemy znowu porozmawiać o inspiracjach, o tym, co spowodowało, że pewnego dnia zdecydowaliśmy się rozpocząć naukę właśnie w tym miejscu. Rudolfie, jak to było z tobą? Jesteś najstarszy wśród nas. Co był takim impulsem? Tego, ale tak jest. Ja urodziłem się w rodzinie adwentowej i od dzieciństwa chodziłem do zboru. W tamtych czasach to pastor przyjeżdżał kaznodzieja, zawsze już w piątek do naszego domu, tam gdzie Lazar mieszkał, nocował. I podczas piątkowego rozpoczęcia, później zawsze była jakaś rozmowa i mnie już tak ciągło, żeby być pastorem kiedyś. I tak lata rosły, leciały. No, był potem taki okres w Polsce nieciekawy, lata tam 50. Kościół był trochę w tarapatach, ale kiedy tam usłyszałem w 57 roku taka iskierka, że chcą przywrócić znowu seminarium, to ta myśl mi w sercu coraz bardziej tak gorzała. I dowiedziałem się, że w 58 roku w Kamienicy na Śląsku koło Bielska Białej reaktywują seminarium duchowne. Żyłem tą ideą tego. A od mojego miejsca, gdzie mieszkam, do Bielska Białej, tak w linii prostej, to może z 15 kilometrów. Miałem taki rower czeski Eska, któregoś tam dnia siadłem na ten rower i przeskoczył w Bielsko, przyjechałem do kamienicy. Był tam, mieszkał tam brat Andrzej Masztak z rodziną, no i mówię mu: bracie, seminarium będzie otwarte, chcę być. No i mówi: tak, będziemy tu otwierać seminarium. Nie? I pierwszy rok zacząłem w kamienicy w Bielsku, koło Bielska Białej. Skończyło się pierwszy rok i zarazem myśmy tam chodzili do liceum. Nie, bo to wtedy była 7 klas, a i w 8 klasę już rozpoczęliśmy w liceum ogólnokształcącym w Bielsku Białej. Skończył się pierwszy rok, pojechaliśmy do domu na wakacje, szczęśliwi, jeden rok za nami, zaliczony. W czasie wakacji, gdzieś chyba w sierpniu, przychodzi list, powiadomienie, tam bracie Kral, uprzejmie zapraszamy na drugi rok do Podkowy Leśnej koło Warszawy. Chyba w kamienicy seminarium, gdzie przeniesiono seminarium z kamienicy do Podkowy Leśnej. Czyli był to rok 1959. Tutaj, tak. Tam zacząłem. To był rektorem szkoły wtedy? Andrzej Maszczak. Był potem wykładowcami był jego syn Bogdan Maszczak, Zdzisław Cybura i również tam Bogusław Polok miał taką nad nami opiekę w kamienicy. No a tutaj później nieco się troszeczkę zmieniło. Dziękuję Ci bardzo. Do tego opowieści jeszcze powrócimy. Dobrze. Wspominając dzieje związane z budowaniem tych obiektów, ale chciałbym to podobne pytanie skierować tym razem do brata Wasyla Bostana. Bracie Wasylu, rozpoczynając naukę tutaj w seminarium, byłeś obywatelem ukraińskim. Związku Radzieckiego. Wtedy jeszcze nawet istniał Związek Radziecki. Powiedz coś o tym, co dla Ciebie jako młodego człowieka było inspiracją, żeby przekroczyć linię graniczną, udać się do innego kraju i tu rozpocząć naukę. Miałem już wtedy parę lat, bo kiedy przyjechałem do seminarium, miałem 27 lat, także w miarę byłem, powiedzmy, dojrzały i do podjęcia pewnych decyzji. Natomiast, żeby tak szybko odpowiedzieć na to pytanie, to muszę trochę się cofnąć w czasie tam, chociażby do lat dzieciństwa. Mieliśmy w zborze, bo ja jestem urodzony w rodzinie adwentystów, jestem trzecim, powiedzmy, pokoleniem adwentystów. Mieliśmy w zborze siostrę, która była przez 20 lat sparaliżowana, chora, i często w soboty odwiedzaliśmy tę osobę. I chcę powiedzieć, że jak to jest, kiedy człowiek choruje, to zazwyczaj nie lubimy takich odwiedzin, bo zawsze jest to związane z jakimś smutkiem, przeżywaniem. Natomiast kiedy starszy zboru stawiał pytania, kto chciałby odwiedzić tą siostrę, to młodzież z wielkim entuzjazmem mówiła: tak, pójdziemy do niej. I pamiętam, kiedy jeszcze byłem małym dzieckiem, nie wiem, może miałem 7-8 lat,
ta siostra nas postawiła w takim szeregu, nasz młodzież ze zboru, i pytała każdego, kim chcesz być? No i każdy tam odpowiadał swoje marzenie. Doszła kolej do mnie. Ja miałem taki charakter dość, powiedzmy, wstydliwy. Nie wiedziałem, co z sobą zrobić, jak na to pytanie odpowiedzieć. I tak po dłuższej jakiejś tam przerwie ona powiedziała, wiesz co, ty będziesz kaznodziejem. Ja myślę, że ty będziesz kaznodziejem. No i minęło bardzo długo lat. Ja gdzieś tą myśl miałem w sercu. No, co ciekawego, że Pan Bóg też prawdopodobnie słyszał tą wypowiedź, bo będąc też małym dzieckiem, w domu mieliśmy radio, radioodbiornik. Tata zawsze, jak przychodził z pracy, słuchał głos Ameryki, niemieckie fale tam, żeby dowiedzieć się, co się dzieje na świecie. Radio Deutschlandfunk. Tak. A kiedy on był w pracy, ja przychodziłem ze szkoły, włączałem radio i chcę powiedzieć taką ciekawostkę. To jest, też odbieram jak pewien znak. Zawsze szukałem program pierwszy polskiego radia, mieliśmy możliwość odbierania i słuchałem po prostu ten program, słuchając język polski. Nie wiadomo dlaczego ja to robiłem, było przecież mnóstwo innych programów, ale zawsze szukałem program pierwszy. I kiedy był rok 1988, w Związku Radzieckim była taka wielka uroczystość chrześcijańska, jak jubileusz tysiąclecia chrztu Kijowskiej Rusi. A więc kiedy był ten jubileusz, po tym jubileuszu coś się stało, ogólnie biorąc w całym państwie, dlatego że do tej pory nie wolno było prowadzić żadnych publicznych ewangelizacji, żadnych spotkań na zewnątrz. A po tym święcie, powiedzmy po tej rocznicy, wszystkie kościoły wyszły na ulicy, na placy, chóry śpiewały, kazania wygłaszano. Prawda, wtedy służby z KGB chwytały tych kaznodziejów do samochodu, ale to już nie dało się opanować tego procesu. I wtedy my, jako młodzież, mieliśmy w Czerniowce, bo ja z tamtych okolic pochodzę, mieliśmy grupę modlitewną w tygodniu. I na tej grupie postanowiliśmy, że będziemy wychodzić też na miasto i ewangelizować. I kiedy wychodziliśmy na miasto, zaczęliśmy rozmawiać z ludźmi, ja zrozumiałem, że brakuje mi trochę kompetencji do takich dobrych, konkretnych rozmów. W tym czasie do Czerniowiec przyjeżdża niejaki brat Waldemar Kozłowski z Tarnowa i on zaprosił młodzież, żeby odwiedzić Polskę. I w 1988 roku we wrześniu przyjechaliśmy do Tarnowa. Później brat Kozłowski przywiózł nas do Warszawy, żeby zobaczyć Warszawę. Odwiedziliśmy zarząd kościoła, a na nocleg przyjechaliśmy do Podkowy. I wieczorem byliśmy tutaj w małej kaplicy na nabożeństwie. Kiedy wszedłem do tej małej kaplicy, te drewniane ławy, które tam były, parkiet, był taki szczególny zapach takiego, wiecie, kościoła. Tak, ja od razu odczułem takie wielkie uniesienia. Po prostu była niesamowita atmosfera. Nabożeństwo, młodzież. I kiedy skończyło się nabożeństwo, wyszedłem na zewnątrz. Rektorem wtedy był brat Julian Hatała. Ja zapytałem jego, czy mogę ja tutaj przyjechać do waszej szkoły? On powiedział, no wiesz, kompletuj dokumenty, rekomendacja zboru, z diecezji i przyjeżdżaj. I rok później, w grudniu 89 roku, ja mając pozwolenia, nazwijmy wizę, przyjechałem do seminarium, był grudzień, było chyba z 15 stopni mrozu, pamiętam. Przyjechałem tutaj do Podkowy i zacząłem studia. Także taki był, powiedzmy, krótki początek mojej historii. Czyli znowu wracamy do dziecięcych marzeń. Tutaj wyobrażenia o tym, by być kaznodzieją. Tutaj, w cudzysłowie, szczęśliwa wróżba tej pewnej siostry, tej sorej siostry. Ale to wszystko pięknie się zamknęło wszystko. A jak było z tobą, Adamie? Co było twoją inspiracją? Przede wszystkim, to ja tutaj w odróżnieniu od kolegów należę już do innego tysiąclecia i moja historia tutaj z tym miejscem zaczyna się po roku 2000, a konkretnie chyba w 2001 roku, kiedy jeszcze jako uczeń Technikum Budowy Fortepianów, krótko po jakimś
takim dobrym, duchowym przeżyciu nawrócenia i poznania Boga. Miałem ogromną potrzebę i chęć poznawania Pisma Świętego. I jako wolny słuchacz zacząłem przyjeżdżać tutaj na studium teologii biblijnej po to, żeby po prostu posłuchać i dowiedzieć się czegoś więcej na temat Pisma Świętego. Ale nie miałem jeszcze formalnej możliwości do tego w ogóle, żeby być uczniem tej szkoły, więc tylko uczestniczyłem w wykładach i rok po maturze, to był chyba rok 2001, też w wyniku takiej ogromnej potrzeby zmiany środowiska i po prostu możliwości tego, żeby pobyć z ludźmi, którzy naprawdę kochają Boga i szukają Jego dróg, postanowiłem, żeby przeprowadzić się tutaj do Podkowy Leśnej i móc po prostu tę edukację troszeczkę w szerszym zakresie realizować. I 2002-2003 rok to był właśnie ten rocznik, w którym ja tutaj zaczynałem swoją drogę w Podkowie Leśnej. 2003 rok. 2002 na 2003. To był chyba ten rocznik konkretny. I przyszły stroiciel fortepianu staje się kaznodzieją i doktorem nauk teologicznych. No zgadza się. O to, co może czynić seminarium adwentystyczne. No, kompletnie, kompletna reorientacja drogi życiowej. Tak. Drodzy panowie, na pewno są jakieś miłe wspomnienia związane bądź to z nauczycielami, bądź to z osobami, które opiekowały się wami, bądź z personelem seminarium. Czy jest jakaś postać, która spowodowała, że to miejsce wspominacie ciepło, wspominacie z jakimś sentymentem, kiedy wracacie myślami do tych zdarzeń? Kto najbardziej utkwił w waszej pamięci? Rudolfie, ty byłeś tu kierownikiem budowy jednego z tych obiektów. No, nie, pomagałeś w tej całej transformacji tego miejsca. Właśnie wtedy był taki wielki nabór po tej przerwie, o której wspomniałem. Myśmy mieli, żeby to nie zabrzmiało tak trochę śmiesznie, każdy swój numerek. Z tego powodu, bo była w tym budynku B, w piwnicach była pralnia. I nasze siostry, które wtedy też tu były, robiły nam pranie, bielizny, pościeli. I żeby to ułatwić, każdy miał numer i one, gdy prasowały, już te numerki odkładały tu i tu. Każdemu i myśmy tylko szli, brali sobie do siebie. Ja miałem numerek 42. Moja literka jest na K, czyli po mnie jeszcze było. W tej chwili nie pamiętam dokładnie, ile nas było studentów, ale ja byłem 42, także nas było bardzo sporo. No a jeżeli chodzi o naszych wykładowców, no zawsze jak się jest studentem, uczniem, to się ma inną troszeczkę stosunek do nauczycieli, ale z dzisiejszej perspektywy to muszę powiedzieć, że to byli cudowni wykładowcy i wspominam ich, bym powiedział, nieraz takim rozrzewnieniem, czy to wykłady brata Lawatego Erwina, czy brata Bullego Konstantego, czy kogokolwiek, Bogdana Maszczaka, który nas uczył historii, nie? Także wielokrotnie coś zapamiętałem jeszcze z tych rzeczy i sobie to przypominam i mówię nieraz, że gdy byłem w seminarium, to brat Lawaty powiedział tak i tak. Na przykład, jak był proces Jezusa, kiedy Piłat nie mógł sobie dać rady z Jezusem, a ktoś mu powiedział, że on rozsiewa tą zarazę od Galilei aż do Judei, kiedy to Piłat usłyszał, to ty jesteś Galilejczyk, no tego posłał do Heroda. Nie. No i tam jest napisane tak, że wtedy jak Herod przyszedł do niego Jezus, to tam no, chciał, żeby cud jakiś uczynił, ale jest taki fragmencie. I stali się odtąd przyjaciółmi Herod z Piłatem, bo przecież byli nieprzyjaciółmi. I powiedział tak, pamiętajcie, że w czasie, gdy będzie trzeba powstać przeciwko, zająć pozycję przeciwko ludowi Bożemu, dzisiaj, jeżeli ktoś jest nieprzyjacielem, czy jakieś wrogie tam są sobie obozy, mówi, zajmą stanowisko, razem wspólne i pogodzą się. Wiecie, to tych rzeczy jest bardzo wiele. Nie? A więc dziś patrzę się, że te wykłady, które wtedy były, no często to było tak, żeby je, jak mówię, zaliczyć. Kiedyś właśnie byłem przepytywany i tak mówię... No właśnie, może jakaś ciekawa sytuacja. Bracie Lawaty, zapomniałem. On mi tak mówi,
Kral mówi, żeby coś zapomnieć, to najpierw to było trzeba umieć przeczytać, wiedzieć. Nie dał się nabrać. Ja się chciałem wymówić, że to zapomniałem. Mówi, nie, żeby coś zapomnieć, to było trzeba przed tym wiedzieć, pamiętać. No, a więc, czy brat Lawaty, czy brat Bully, czy brat Cybura, dzisiaj z pełnym szacunkiem bym powiedział, jak się odnosili do nas, jak chcieli nam przekazać te najlepsze rzeczy, bo sam teraz, przekazując te rzeczy, nie, to rozumiem tamte ich postawę, ich stosunki. No. Tak, nie była to łatwa rola oczywiście tamtejszych nauczycieli. Grono było dość ograniczone. Tak tworzyły się zręby polskiej edukacji, tak tworzyły się szeregi kadry kaznodziejskiej. Myślę, że warto wspomnieć również w tych naszych wspólnych doświadczeniach związanych z Podkową Leśną postacie bardziej nam znane, postacie, które jeszcze funkcjonują w świecie adwentowym. Kto był taką postacią dla Ciebie, Adamie? Inspiracją do Twojej potem dalszej pracy już naukowej? No, było wiele osób, które wspominam naprawdę bardzo pozytywnie, natomiast dwie takie osoby szczególnie mocno tkwią w mojej pamięci. Niestety jeden z nich nie jest już między nami, a mówię o bracie Ryszardzie Jarockim, który był po prostu fantastyczną postacią i nie tylko człowiekiem, który posiadał ogrom wiedzy, ale był po prostu przyjacielem studentów. To był człowiek, z którym można było rozmawiać o wszystkim. To był człowiek, na którego można było liczyć w różnych trudnych sytuacjach. To był człowiek, który znajdował czas dla ludzi i szukał drogi, żeby móc być wsparciem, żeby być jakąś taką pomocą. I wspominam go naprawdę w sposób bardzo, bardzo pozytywny i sądzę, że on był jedną z tych osób, która największy wpływ wywierała na mnie, szczególnie popychając mnie do nauki, do zdobywania wiedzy, do jakiegoś takiego samorozwoju. Bardzo żałuję, że go nie ma. To jest człowiek, którego mi brakuje po dzień dzisiejszy i chciałbym, żeby był między nami po to, żeby mógł naprawdę służyć tym wszystkim, co wypracował przez swoje życie. Pamiętamy go bardzo dobrze. Pamiętamy jego sympatię, jego zainteresowania związane szczególnie z historią Kościoła. Wasylu... To był człowiek encyklopedii. Tak, człowiek encyklopedia, tak go niektórzy nazywali. Wasylu, wracam do tego wątku związanego z twoją narodowością, dlatego że to jest ciekawe, to jest zachęcające, bo to pokazuje, że łączy nas idea Ewangelii, łączy nas nadzieja adwentowa, łączy nas pragnienie rozwoju osobistego, duchowego. Patrząc na twoje doświadczenie, bo potem stałeś się człowiekiem, który w pełni zaangażował się w misję w polskim kościele. Ukończyłeś Akademię Teologiczną w Warszawie. Obecnie jesteś przewodniczącym diecezji południowej. To jest bardzo ważna funkcja. Co mógłbyś powiedzieć młodym osobom pochodzenia nie tylko ukraińskiego? Jakie wartości mogą zdobyć w tej szkole? Czy warto aż tak daleko wyjeżdżać? Co mogło być dla nich inspiracją? Powiem, że ja wyjechałem wtedy do Polski z kilku powodów, ale między innymi jeden z powodów był to, że wtedy, w czasach Związku Radzieckiego, Kościół tam na wschodzie nie posiadał żadnej szkoły. Także nie było możliwości tam na miejscu zdobywać wiedzy. Dopiero później pojawi się szkoła w Załocku, a później tam też i w Kijowie, w Buczy i tak dalej. Wtedy nie było żadnej szkoły i dlatego skorzystałem z tych otwartych drzwi tutaj w Polsce. Cóż, no można wiele mówić do młodzieży, szczególnie studiującej tutaj w naszym seminarium duchownym. Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, zacytować może jednego z profesorów, który tutaj wykładał kiedyś, niejaki Bogusław Dąbrowski. Był to człowiek w naszych czasach, który posiadał ogromny autorytet wśród młodzieży. On nie wyróżnił się zbyt wielką różnicą wiekową. I on powiedział kiedyś takie zdania, kiedy studiowaliśmy, wydaje się, hebrajski, bo on wykładał też między innymi język hebrajski, on powiedział do nas takie słowo.
zdobywajcie wiedzę i uczcie się tak dobrze, jak to tylko jest możliwe, a Bóg to zauważy i wykorzysta was w swoim dziele. I rzeczywiście to jest właściwe motto dla każdego, kto znajduje się w tej szkole. Zdobywaj wiedzę, jak Salomon mówi, za wszystko, co masz, za wszystkie środki, które masz, zdobywaj wiedzę. Ona jest bardzo potrzebna. Wiedza jest bardzo potrzebna. Dodatkowo tutaj koledzy mówili o gronie profesorskim z minionych lat. Ja myślę, że takim dodatkowym elementem jest nie tylko wiedza przekazywana, a przede wszystkim postawa. Ja mógłbym tutaj długą listę tych profesorów, którzy byli dla mnie takim wzorcem, wymieniać, dlatego że ich postawa chrześcijańska, postawa jako brata, wykładowcy, profesora, osoby starszej, miała ogromne znaczenie na kształtowanie osobowości. Także też warto, żeby młodzież popatrzyła na profesora nie jako tylko na tego, który wymaga wiedzy i będzie na egzaminie wypytywał, tylko jako na osobę, która prowadzi do pewnego celu. A celem jest to, co mówi apostoł Paweł, osiągnięcia wzrostu i pełni wymiaru Chrystusowych. My tutaj w tej szkole pięknej i wspaniałej, niech Bóg błogosławi to miejsce, właśnie zdobywamy nie tylko wiedzę, ale kształtujemy tą postawę Chrystusową. Jestem przekonany, że nikt z nas nie żałuje tej decyzji. Minęło wiele lat, a ciągle żyjemy duchem tych dobrych, ciepłych wspomnień. Gdybyście mieli Adamie, Rudolfie przekazać ostatnie słowo, a może to najważniejsze słowo, nie swoje, to słowo, które jakby podsumuje naszą miłą rozmowę. Co ważnego zdobywa się w Podkowie Leśnej? Co się tu zmienia w naszym życiu? Co może być inspiracją dla tych młodych ludzi? Obserwowałem na przestrzeni kolejnych lat mojego życia po opuszczeniu Podkowy Leśnej, że cała ta wiedza, którą gromadziłem w Podkowie i do której czasami miałem dość taki ambiwalentny stosunek, myśląc sobie, że to mi się do niczego nie przyda, okazała się bardzo praktyczna w zastosowaniu w wielu sytuacjach związanych z moją posługą, z moim życiem. Ale Podkowa Leśna to też jest miejsce, w którym poznałem przyjaciół na całe życie. To jest miejsce, z którego mam osoby bliskie, na które mogę liczyć. To jest miejsce, w którym poznałem moją żonę. To jest miejsce, w którym przychodziła na świat moja córka i tak naprawdę kształtowała się moja dojrzałość, moja dorosłość i oceniam, że to były jedne z najlepszych lat mojego życia, więc zachęcam wszystkich tych, którzy szukają jakiejś drogi dla siebie, żeby przyszli tutaj i zaczęli dla siebie jakiś nowy początek. To może być ciekawe wyzwanie dla tych, co nie mają jeszcze żony. Rudolfie, gdybyś ty miał powiedzieć, jako już dojrzały kaznodzieja, emerytowany kaznodzieja, twoje zdanie dla nas jest bardzo ważne. Może to powiąże jeszcze też z takim wspomnieniem z mojej młodości. Zanim poszedłem do seminarium, pracowałem w piekarni. Wyuczyłem się za czeladnika piekarskiego. W krótkim czasie dostałem jak gdyby dobrą funkcję, pełniłem dobrą pensję, ale pójście do seminarium przewyższało wszystkie tam ówczesne te zalety, które mi dawał tamten zawód, bo pomyślałem, że zamienię chleb fizyczny na chleb żywota. I nigdy, choć były może w czasie pracy różne tam jakieś trudniejsze zakręty, ale nigdy nie żałowałem, że podjąłem pracę, że poszedłem do seminarium i że podjąłem pracę w dziele Bożym, bo zawsze to uważałem, że ja dla kogoś innego pracuję, że pracuję dla Chrystusa, który też określił się, że On jest chlebem żywota, a ja ten chleb żywota mogę innym teraz dawać. I to jest, bym powiedział, takie moje największe uzasadnienie, że nie ma lepszej pracy. Gdybym miał znowu dokonać wyboru, jestem w tej chwili przekonany, że poszedłbym tą samą drogą, z tym, że może bym trochę był pilniejszy w nauce w tamtych czasach, może grzeczniejszy nieco. Tutaj sobie przypominam,
wiecie, po wielu takich rzeczach. Skończyło się seminarium, wielka była tam gala, wszyscy się zjechali z Warszawy. Dostałem świadectwo ukończenia seminarium i to był taki klomb wielki i po tym obiedzie wychodzi cały to zarząd, brat Gustaw Baron, tam Dąbrowski, Łyko, a Gustaw Baron, a ja tam gdzieś szedłem i tak myślę unikać, żeby mnie tam no, z oczu zejść, a brat Gustaw Baron mówi, kral, kral, chodź tutaj. A myślałem, oj, tam chyba naskarżyli na mnie, bo tam coś miałem za skórniaki jakieś zrobione. On się mnie pyta, i co ty chcesz teraz robić? A on mówi, no chciałbym pracować w dziele. No to na co czekasz? Kiedy? No bo jeszcze wakacje teraz, bo to było koniec tego, wakacje bym chciał spędzić i potem mówi, słuchaj, przynoś papier, pisz podanie. Przyszedł, przyniosłem papier tego, dyktuje mi tutaj prośba. Proszę o przyjęcie mnie za pracownika do kościela adwentystów dnia siódmego i tak dalej. Podyktował mi coś w tej treści. Nie. Wiecie, że do tej pory jestem mu bardzo wdzięczny. Rozpatrzono pozytywnie? Mówi, w przyszłym tygodniu, czy w jakiś tak, jest posiedzenie Rady Kościoła, ja to przedstawię, poprzem, jesteś przyjęty. Był tam dobry znajomy, bo ze Skoczowa pochodził, ja pytałem. I tą metaforyczną, piękną puentą kończymy nasze dzisiejsze spotkanie w Podkowie Leśnej. Bardzo dziękuję wam, koledzy. To był dobry czas, to były miłe wspomnienia. Tak się czasami kończą nasze drogi. Podanie i praca. Spotkanie tej drugiej osoby, czy też początek rozwoju osobistej, powiedzmy sobie, kariery zawodowej, ale raczej służby. Służby dla Chrystusa. I to dało nam wszystkim. Właśnie. Seminarium duchowne. Dziękujemy mu za to. I tak oto właśnie tutaj, w Podkowie Leśnej, zatrzymała się jakby historia polskiego szkolnictwa adwentystycznego. Ale ona trwa nadal. Ona trwa już od 90 lat. Wspominając to miejsce, warto powiedzieć o jego początkach. Właśnie w 1958 roku zarząd kościoła zdecydował o zmianie lokalizacji seminarium. Zostało ono przeniesione z Bielska-Białej właśnie tu w okolice Warszawy. Nie było to łatwe. Trzeba było przejrzeć dziesiątki obiektów i wybrać właśnie ten. Dwór Zarybie w Podkowie Leśnej. Jego piękny pałacyk i budynki, które trzeba było odremontować o ogromnym nakładem sił. Pracami wtedy kierował Ferdynand Kukla i dzielnie pomagająca mu młodzież. I tak oto z tego miejsca promieniuje nauka adwentystyczna. Miejsce to staje się też taką kuźnią wiedzy, talentów, ale przede wszystkim miejscem, w którym tworzą się nowe postawy, miejscem, w którym zdobywają wiedzę przyszli duchowni adwentystyczni i nie tylko, działacze, aktywiści zborowi. I wszyscy ci, którzy tutaj wspaniałą przygodę z Bogiem rozpoczęli i kontynuujemy.